No nie, wydaje ci się. I bang. A, to jest tutaj. Okej. So slow. O Jezus Maria, co to jest? Okej. Pięknie. Gdzieś na dole, tak? Pięknie. Nice. I teraz tak, co my tu mamy? Tak naprawdę, co nam tu zostało? Tu nic. Tu zostały te dwa. Dobra. Oh shit. Okej, to trochę bolało. Ej, liście, kiary, ej, Boże, spałeś tak słodko, że nie miałam serca cię obudzić. Wybacz moje zniknięcie, spotkania z dziećmi, to nam przypomniało mi o ciężkich czasach, okej. Nice, nice.
Nice. Co? Wtedy mamy tak. Tak, tak. Płoteczko ty moja. Dobra. To jeszcze jest 200 parę. Sporo. Właśnie, zobaczmy. Water's boiling with them. Jesteś mój. Powiedz mi, że to jest jesiotr. Troć duża. Damn. Nice. Ouch. Okay. Pięknie, pięknie. Dobra. Shit.
Let's see. Okay. I urwany łeb. I nie wiem co. Pięknie. Dobra, tutaj mamy do dobicia. Okej, okej. May you speed on to the All Father's feast. Siema, Hetman. Nie. Rich pickings. Better bring the crew. Dobra. W żadnym stopniu mój nick nie jest powiązany z samolotami. Znaczy, nazwa kanału bardziej. Z takim powiedzeniem nawalony jak Messerschmitt. Dobra. Lubiałem wypić, teraz nie mogę niestety. Problemy zdrowotne i tak dalej. Tak, tak, niestety. Młode lata, to były to. To było to. A tak na poważnie, to po prostu mój nick oryginalny, czyli MES, był zajęty niestety, więc... Trzeba było coś innego wymyśleć, więc... Na poczekaniu. No, każdy już swoją cysternę wypił, jakby nie patrzeć, no. No moja się już skończyła. Przynajmniej na chwilę obecną. Zobaczymy jak później. Zobaczymy jak później. Ale żeby nie było, tak, wiem, że ten, że jest taki samolot, który się nazywa Messerschmitt. Ale nie, broń Boże. W żadnym stopniu nie jest powiązane to z tym.
A, co my tu mamy? O mądra orędowniczko natury, duchu wody i mchu. Ulecz mą ukochaną żonę, która cierpi okrutne boleści. Przynieśliśmy ci korzeń krwawnika, owoce jemioły oraz poranną rosę. Dziękuję. Jakby ta Valhalla miała grywalność jak Valheim, to by była grana. Ja tam nie narzekam, naprawdę. Mnie się strasznie podoba. I tak dalej. W sumie już mam prawie coś koło 160 godzin, jak mi patrzeć. A w sam ten dodatek, który teraz wyszedł ostatnio, to coś koło 20 nawet bym powiedział. Z samego dodatku. No, bo akurat robię wszystko. Robię wszystko, co się da. Widzisz, łażę od kropki do kropki. Także ja tam nie narzekam. Nie narzekam, elementy walki są najlepsze. Mówisz, że wtedy był najlepszy RPG ever. Znaczy, mnie się jakoś sam Valheim zbytnio... Znaczy, fajna gra, Valheim, jakby nie patrzeć. Ale kurde, nudy jak fraki z olejem. Już wolę, kurde, Valhalle, naprawdę. Dobra, zobaczmy, kogo tutaj znaleźliśmy. A, notatkę do... LOL, jakąś zaległą notatkę do tego, tak ją znaleźliśmy. Nieźle, nieźle. Okej. Dobra, zostało tutaj, tutaj i tutaj jeszcze parę. Spoko. Mnie drażni strasznie kreskówkowa grafika, dlatego nie mogę grać w Valheim, a drażni... Kreskówkowa? Nie, to nie ma kreskówkowej nawet grafiki. Ja w każdym razie nie widzę tutaj żadnej kreskówkowej grafiki. Musiałby się doprecyzować, o jaką kreskówkową grafikę ci chodzi, bo ja naprawdę nie widzę tutaj. A, mówisz w Valheimie cię. O, okej, okay, dobra. O, bo właśnie tak się dziwię, mówię. Grafika. No. Valheim, dobra. Przeczytałem Valhalla, dobra. Nevermind ten. Już zmęczenie o tej godzinie. O, kopyta jelenia, nice. Valheim. No. Nie, mi się akurat grafika jakoś ten. To nie jest to, że jakaś nie podobała, ale miała swoje uroki, ale... Solo to totalnie nudy. W ekipie to jeśli ktoś kurde no life i praktycznie większą rzecz zrobił za ciebie albo robi za ciebie, no to jaki to ma w ogóle jakiś sens, nie? Tak de facto, więc... Yikes. A tak akurat w moim przypadku było, bo akurat grałem z kumplami i jeden akurat no life, nie? No to... On tam większe rzeczy pobudował, to co dla mnie zostało tak de facto, no tyle co nic, ubijanie bossów i do widzenia, nie? Więc... No. I gra solo i w koopie, no ma swoje plusy i minusy, jakby nie patrzeć, nie? The gods here are vigilant. Daj. Co mi chcesz dać? You suffer for that!
Gin mi tutaj kanale jedno. Ktoś jeszcze jest? Tak, ktoś jeszcze jest. Gol? No, pięknie. Dobra. Cyk, cyk, na jedzenie. Lutujemy. No. Dawaj, dawaj. Dobra, i teraz tak. 16, 15. Gdzie to jest? To jest wyżej. Tak? Nie, wait, what? Jest tu? Jest tu gdzieś coś. Dobra, dobra, dobra. O, wzięliśmy, dobra, Wolframing jest nice, 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 nice. Pięknie. No bo jeszcze nam zostało dwóch Danu do ubicia. Ten został i ten. Tych zostawiłem na sam koniec. Akurat dzisiaj już jednego ubiłem. Przypadkowo znaleziony. Więc. Tak to właśnie wygląda. Który mam z tego godzinę. Dobrze. Dobrze. Że sądzę, że jutro znaczy w sumie jutro. Już jest dzisiaj jutro. Także sądzę, że w niedzielę, czyli dzisiaj, wykończymy w zupełności. Znaczy nie mówię, że teraz. Bo i tak już 3,5 godziny prawie. 3,5 godziny prawie. Czy na berek, panu? No, właśnie tak robię. Aim for the kill. Rybko, gdzie uciekasz? Uciekaj, uciekaj. Tak, tak. Dobrze. Tu jakieś rogi. Okej. Okay. Opalik, pięknie. Legenda Morgany. Morgana potrafi zmienić swoją postać i często przeobraża się w kruka. W takim przebraniu radośnie szybuje nad bitewnymi polami, wypatrując z niedobitków. Widziałam to na własne oczy. Bogini wojny i śmierci, wróżb i przeznaczenia może być kimkolwiek zechce, choć zwykle jest kobietą, a czasami trzema. Syna przeciwko Kulanowi wmieszała się w krwawą bitwę, jaką toczył on z królową Medb. To jedno starcie trwało całą jesień. Kukalin przetrącił Morganie nogę, ale ona zamieniła się w starą wieśniaczkę i zwiodę go, by ją wykurował. O. Oto moc Morgany. Okej, okej. Dobra, dobra. Ulela, ulela. Tu mamy tutaj pełno tego. Sądzę. O, nie mogę teraz? What? A, bez sensu. Nie. Czemu nie mogę? Halo. Co jest? Okej. Time is almost up. A. No. Teraz po nim. Gitara. Teraz po nim. Teraz po nim i mogę sobie ładnie zapisać. I diska.